Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. A naszym gościem jest prokurator generalny Andrzej Seremet. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie prokuratorze, 16 marca pojawiła się informacja, że rozpoczyna się postępowanie w sprawie ujawnienia materiałów ze śledztwa publikowanych w różnych tytułach, między innymi Do Rzeczy, Wprost, Gazeta Wyborcza. Były to zeznania tak zwanych kelnerów, czyli osób nagrywających w aferze taśmowej, zeznania świadków, zapisy rozmów. Teraz mamy do czynienia z opublikowaniem całości tych materiałów w internecie. Czy od 16 marca nie można było, prokuratura okręgowa w Płocku, która zajęła się tą sprawą, nie mogła zająć się na tyle skutecznie, by nie ujawniano całości? Tamto postępowanie, czyli prokuratury okręgowej w Płocku, dotyczy tego zdarzenia, o którym pani redaktor powiedziała na początku i ma za zadanie wykryć sprawców tego przecieku i ustalić okoliczności, w jakich do niego doszło. Natomiast te sytuacje, o której mówimy obecnie, czyli która nastąpiła przed kilkunastoma godzinami, czy wczoraj, to jest zupełnie inne zdarzenie i tym zdarzeniem zajmuje się obecnie prokuratura okręgowa w Warszawie. Ale to materiały nie jest tak, żeby... w części są te same. W części tak, ale przecież trudno sobie wyobrazić, że prokuratura okręgowa w Płocku przewidziała, że ktoś dokona tego czynu, o którym obecnie mówimy. To nie było w możliwościach przewidywania, że ktoś, komu udostępnia się materiały w sposób legalny, a nawet taki sposób, który zobowiązuje prokuratora do tego, aby tego dokonał, ponieważ śledztwo już zmierzało ku zakończeniu i trzeba było osoby, które mają do tego prawo, zapoznać z materiałem tego śledztwa, że taka osoba dopuści się przestępstwa, czyli po prostu, krótko mówiąc, przedstawi komuś te materiały po to, aby one zostały upowszechnione. Ale czy to znaczy, że może pan powiedzieć, że z pewnością tamte przecieki, tamte informacje, tamto śledztwo opiera się na innym źródle niż to, co stało się teraz? Krótko mówiąc, że to nie ta sama osoba, czy poszkodowana, czy świadek, który, czy pełnomocnik udostępniła te materiały? To rzeczywiście przedwczesne byłoby formułowanie odpowiedzi na to pytanie w sposób twierdzący. Takich informacji, rzeczywiście takich ustaleń nie ma. Jakkolwiek chcę powiedzieć, że to ostatnie wydarzenie, ta ostatnia sytuacja, z którymi mamy do czynienia, wskazuje na to, że ten trop, o którym ja już publicznie mówiłem i który jest publicznie także znany, wskazuje na to, że do tego ujawnienia doszło poprzez właśnie przekazanie tych informacji osobie, która zamieściła to na Facebooku, przez osoby, które dokonywały oględzin tych akt, czytały te akta, oglądały te akta, przeglądały te akta i dokonywały zdjęć fotograficznych. Zatem tutaj kręg osób podejrzewanych jest dosyć ścisły, inaczej niż w sytuacji tej pierwszej, o której mówimy w przypadku śledztwa prokuratury okręgowej w Płocku. Czytali też prokuratorzy. Skąd wiadomo, że są to osoby, które są stronami w postępowaniu? Dlatego, że istnieje pewien trop, o którym przedwcześnie byłoby mówić, wskazujący na to, że ujawnienia dokonała osoba, która właśnie dokonywała tych czynności, o których mówię. A to znaczy, że podejrzany już jest, tak? Ja bym powiedział, że istnieje krąg osób podejrzewanych. Oczywiście proszę nie oczekiwać ode mnie, żebym wskazał nazwisko, czy jakiekolwiek inne informacje, które by w sposób bliższy pozwoliły identyfikować taką osobę. Ale także chcę zwrócić uwagę na to, że byłoby absolutnym absurdem przypuszczanie, że prokurator dokonywałby takich właśnie czynności, czyli zdejmowałby, czyli fotografowałby po prostu te materiały po to, żeby je przekazać komuś, a ten ktoś miałby je upublicznić. No są jakieś granice absurdu. No, chociaż Zbigniew S., czyli osoba, która ma postawione zarzuty w związku z rozpowszechnianiem tych materiałów ze śledztwa, mówi, że to właśnie służby stoją za, jak rozumiem, dostarczeniem mu tych materiałów do publikacji, funkcjonariusze i prokuratorzy, którzy mają dość zamiatania pod dywan afery taśmowej. Panie redaktor, ja w ciągu 25 lat pracy jako praktyk, czy jako sędzia, czy jako prokurator generalny spotkałem się z najrozmaitszymi wyjaśnieniami motywów sprawców dokonujących czynów zabronionych, czy wprost przestępstw. Jak wiemy, osoba podejrzana może wyjaśniać, co zechce, wyjaśnia akurat w ten sposób, jaki uznaje za słuszne i to jest jedyny mój komentarz w tej sprawie. W
południe stanie pan przed Sejmem po to, żeby wyjaśnić sprawy, przebieg postępowania w aferze taśmowej, rozumiem postępowania wymiaru sprawiedliwości, prokuratury. Czy wyjaśni pan to, czego domaga się choćby rzeczniczka rządu, no ale także minister sprawiedliwości, politycy i koalicji, i opozycji, czyli to, dlaczego nie były zabezpieczone te materiały ze śledztwa, jeśli chodzi o ukrycie danych osobowych. Wszystko jedno, czy nazwiemy je z definicji prawnej wrażliwymi, czy nie. Wiadomo, że numery PESEL, adresy oraz informacje mające charakter takich poufnych, dotyczących choćby stanu zdrowia, no powinny być ukryte. Dlaczego nie zostały przy tym okazywaniu stroną w postępowaniu? Otóż żaden przepis prawa nie zobowiązuje prokuratora do tego, żeby utajniał takie właśnie informacje przed stroną. Chcę zaznaczyć wyraźnie, że strona, a zatem pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym, czy też podejrzany, ma prawo dostępu do wszystkich informacji, które prokurator zgromadził w toku postępowania, za wyjątkiem pewnych okoliczności związanych na przykład z informacjami dotyczącymi świadka incognito. To jest zupełnie inna instytucja. Panie Natomiast prokuratorze, nawet przepraszam, wtedy, ale kiedy, podejrzany w postępowaniu karnym otrzymuje pełne dane z numerami PESEL i adresami świadków zdarzenia, którzy mogą obciążyć go w śledztwie? Dopiero ustawa, która weszła w życie 8 kwietnia 2014 roku, pozwala na to, żeby dane adresowe świadka, właśnie w imię ochrony jego interesów, nie były dostępne dla stron. Do tej pory istniało, bo mówimy o sytuacji, która miała miejsce przed 8 kwietnia 2015 roku. Taka właśnie sytuacja, w której te dane są dostępne. Oczywiście, ja o tym wczoraj mówiłem publicznie, istnieje pewnego rodzaju niespójność rozwiązań prawnych. Otóż z jednej strony w przypadku postępowania przygotowawczego dostęp do takich informacji ma podejrzany i pokrzywdzony. Głównie chodzi o podejrzanego, który może zagrozić świadku. Rozumiem, że o tym rozmawiamy przecież. A z drugiej strony przepis artykułu 334, jeśli dobrze pamiętam, Kodeksu Postępowania Karnego nakazuje prokuratorowi, aby dane adresowe przedstawiał sądowi w odrębnym zbiorze akt, czyli jakby po to, aby nie były one powszechnie dostępne. Oczywiście ta antynomia w istocie rozwiązań prawnych no, przez wiele lat była zresztą sygnalizowana ustawodawcy przez praktyków. Nie dokonano zmian. Dopiero ustawa, o której mówię, czyli o ochronie świadka i pokrzywdzonego, precyzuje właśnie sposób ochrony danych tego rodzaju, czyli danych adresowych świadków. Zdrowy rozsądek, panie prokuratorze, może by nakazywał jednak ochronę świadków, a także czasem nawet sprawców, bo przecież może dochodzić do zemsty, może dochodzić do różnych sytuacji, które są dla stron po prostu niebezpieczne. Jak powiadam, prokurator nie ma takiego obowiązku, aby tego rodzaju dane przed stronami nie miał. Aby tego rodzaju dane przed stronami utajniać. Minister Sprawiedliwości na naszej antenie mówił kilkadziesiąt minut temu o tym, że moment tego kolejnego ujawnienia materiałów ze śledztwa nie jest przypadkowy, że wpisuje się w kalendarz wyborczy i że być może prokuratura zbyt opieszale działa na rzecz wyjaśnienia afery taśmowej i dlatego właśnie temat znowu powraca już właściwie w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Jeszcze nieoficjalnej, ale no na pewno już prokuratura zamierzała zakończyć to postępowanie w czerwcu. Do 17 czerwca był okres przedłużonego tego postępowania. I pewnie by to nastąpiło, gdyby nie okoliczności obiektywne, niezależne od prokuratury. Przede wszystkim taką okolicznością jest to, że prokuratura zwróciła się w ramach pomocy prawnej, z wnioskiem o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych. W takim zakresie, który jest niezbędny do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności tego postępowania i tej sprawy. I realizacja tego wniosku dopiero nastąpi w czerwcu tego roku. Otrzymaliśmy informację, że dopiero teraz przystępują Stany Zjednoczone do realizacji tego wniosku, wobec czego nie można było tego postępowania zakończyć. Czego dotyczy wniosek? Wniosek dotyczy pewnych informacji związanych z zagadnieniami informatyzacyjnymi, znaczy konkretnie umieszczenia pewnych informacji w określonej informatycznie zagadnieniami informatyzacji. Nie chcę się wgłębiać w kwestie bardzo specjalistyczne. A czy nie jest tak, że większość postępowań, które się toczą, dotyczą tych wątków, które wynikają z samego nagrywania
oczywiście bezprawnego, rozmów prywatnych, czasem poufnych, które dotyczą publikowania potem różnego rodzaju materiałów, czy na początku samych taśm. Natomiast jeśli chodzi o wątki, które pojawiły się merytoryczne w samej aferze taśmowej, to tutaj właściwie nic się nie dzieje. Czy to była skarga mennicy, która skarżyła się na nierówne traktowanie, do czego podstawę miała w rozmowie szefa NBP, czy którykolwiek z innych postępowań żony byłego ministra Sławomira Nowaka. Wszystkie te sprawy merytoryczne są umarzane. Czy może pan powiedzieć, akurat ile wątków merytorycznych... Akurat te dwie sprawy, które pani redaktor wymieniła, są w biegu, nie zostały umorzone. Wniosek mennicy został umorzony. Nie. Akurat w tym zakresie się toczy, natomiast jeśli chodzi o konsekwencje procesowe, jakie wynikały z rozmowy Nowak-Parafianowicz, w tym zakresie, jeśli idzie o wątek związany z możliwymi nieprawidłowościami w przypadku świadczeń podatkowych reprezentacji Polski w piłce siatkowej, ten wątek nadal jest badany i nie nastąpiło tu umorzenie. A ile wątków merytorycznych jest badanych do tej pory? No te na pewno, o których mówię, oraz kilka następnych. Natomiast rzeczywiście część tych wątków, które wynikały z rozmów, została załatwionych odmownie, znaczy umorzeniem postępowania odmową wszczęcia, ponieważ prokurator nie dopatrzył się w nich znamion przestępstwa. Na czym będzie się pan koncentrował dzisiaj o 12 przed parlamentarzystami? Czy to będzie informacja o samym przebiegu postępowania od początku afery taśmowej i zaangażowania prokuratury? Czy to będzie dotyczyło przede wszystkim tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich godzin? Moje zaproszenie do Sejmu zostało związane, tak przynajmniej wynika to z pisemnego zaproszenia, które zostało przesłane do mnie, z potrzebą, z oczekiwaniem Sejmu, żeby przedstawić informacje związane z tym ostatnim zdarzeniem, czyli z przeniknięciem do opinii publicznej informacji z akt tego postępowania i na tym się będę koncentrował. Natomiast nie będę przedstawiał szczegółowych informacji związanych z przebiegiem śledztw w tak zwanej aferze taśmowej. To zresztą było przedmiotem bodaj kilkanaście dni temu, 21 maja. Moja zastępczyni, pani prokurator Kowalska, przedstawiała obszerną informację w tym zakresie Komisji Sejmowej do Spraw Służb Specjalnych. Panie prokuratorze, jedna jeszcze bardzo ważna sprawa, już nie związana z aferą taśmową. Prokuratura Generalna Polska ponagla prokuratorów rosyjskich w sprawie postawienia zarzutów kontrolerom lotów ze Smoleńska. Czy w tej sprawie można liczyć na uzyskanie jakiegoś efektu tych ponagleń? Jak pan to ocenia? Bez względu na to, czy oczekujemy skutecznego, czy też jedynie takiego pozornego działania ze strony organów prokuratury rosyjskiej, jesteśmy zobligowani do tego, aby dążyć do efektywnego zrealizowania naszych wniosków w tym zakresie. No bo tu się sprawa rozbija o doręczenie zawiadomień. Tak, chodzi o doręczenie zawiadomień, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnego odzewu ze strony rosyjskiej, stąd to ponaglenie, o którym pani redaktor mówi i zapewniam, że no, nie ustaniemy w tym, żeby monitorować stronę rosyjską o to, żeby w tym zakresie oczekiwania strony polskiej prokuratury zostały spełnione. I odnosząc się do samego usytuowania sporu, który teraz toczy się w Polsce, troszkę na bazie afery taśmowej, ale nie tylko, na bazie historii relacji między niezależną prokuraturą a rządem, wielu polityków koalicji oczekuje, może nie mówiąc tego wprost, bo nie wypada takiej presji wypowiadać i formułować bardzo dokładnie, no ale jednak oczekuje od pana, że zastanowi się pan nad swoim pozostawaniem na stanowisku wobec krytyki, która z afery taśmowej wynika. A to nawet więcej, bo słyszałem wprost realizowane oczekiwania związane z moją dymisją. To ja też zapytam wprost. Poda się pan do dymisji? Więc ja powiem w ten sposób. W ciągu 5,5 roku pełnienia tego urzędu. Byłem wielokrotnie wzywany do tego, żeby podać się do dymisji i powiem szczerze, że bywały sytuacje, w której na serio i bardzo poważnie taką decyzję rozważałem. Wiązały się one z pewnymi niedostatkami w pracy prokuratury, które obciążały rzeczywiście prokuraturę. Natomiast sytuacja dzisiejsza, w której nie widzę podstaw do tego, żeby czynić zarzut prokuratorom w związku z tym, jak realizowali swoje obowiązki, no nie jest sytuacją, która by ode mnie takiej decyzji
wymagała. To jest tak, jakby oczekiwać, nie wiem, dymisji od ministra na przykład transportu za to, że doszło do katastrofy w związku z tym, że ktoś rozkręcił tory kolejowe w lesie. Zwróćmy uwagę na to, że wszystkie tropy wskazują na to, że ktoś dokonał czynu zabronionego, ktoś dokonał przestępstwa poprzez ujawnienie informacji, które w sposób legalny zostały mu przez prokuratora do tego zobowiązanego prawem przekazane. Ale może nierozważnie obarczone wieloma szczegółami. To już mówiliśmy, że to jakby jest kwestia nie tylko suchego przepisu, ale pewnej praktyki. Jak powiadam, strony mają prawo do nieograniczonego, albo inaczej, nieograniczone prawo do dostępu do materiałów postępowania i trudno tutaj przed nimi anonimizować określone informacje, zakładając, że strona uczyni z niego taki użytek, jaki został w tej sprawie rzeczywiście uczyniony. Panie prokuratorze, czy jeżeli, co mówi się powszechnie, ustawa o prokuraturze jest w pewien sposób niedokończona i nie daje takich możliwości, jakich prokuratura by chciała, a wchodzi nowe postępowanie od 1 lipca, już za chwilę, to czy to w was nie uderzy jeszcze mocniej dodatkowo? Krótko mówiąc, czy w nowej rzeczywistości postępowań prawnych prokuratura sobie poradzi? Prokuratura musi sobie poradzić, natomiast z całą pewnością ten stopień trudności, które będą się przed prokuraturą piętrzyć, wzrośnie. Bez wątpienia 1 lipca to jest data wejścia w życie nowego modelu postępowania karnego, co do którego ja mam sceptyczne uwagi, że nie tylko ja, także środowisko sędziowskie. Natomiast z całą pewnością na prokuratorów zostało w związku z tym nałożone dodatkowe obowiązki, bez odciążania ich tak naprawdę z zakresu tego obowiązku. W związku z tym należy oczekiwać, że prokuratura oczywiście będzie miała coraz poważniejsze trudności w realizowaniu swoich zadań, ale wiem, że moje prośby i moje monity związane z tym, żeby datę wejścia w życie tych przepisów zostały odroczone, czyli żeby to vacatio legis zostało przedłużone, no, nie spotkało się z pozytywnym odzewem, wobec czego będzie musieć stanąć twarzą w twarz z tymi wyzwaniami i prokuratura musi sobie poradzić, no, nie ma innego wyjścia. Prokurator musi sobie poradzić i prokuratura generalna musi sobie poradzić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem Sygnałów Dnia był prokurator generalny Andrzej Saramat. Do zobaczenia w telewizorze. 8:34. Do zobaczenia. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.